Mówić trochę z daru wiary, rozdział 16. Jak wiecie, dar wiary to nie chodzi o tą zwykłą wiarę. Każdy otrzymał miarę wiary, aby rozpocząć ją ćwiczyć i po prostu wierzyć, by móc uzdrawiać chorych w jakiś sposób. Jest dar wiary, który jest nadnaturalny i otrzymasz go w szczególnych przypadkach. Gdy go masz, jesteś jak tygrys. Możesz wszystko i robić wszystko. I dlatego chcę, Frances, abyś opowiedziała, kochanie, ale pozwól, może jeszcze dwie rzeczy wspomnę. Jezus działał w darze wiary i darze czynienia cudów razem, gdy zmienił wodę w wino. Piotr go używał, gdy chodził po wodzie. Takie i podobne historie znajdziesz w Biblii, wtedy nadnaturalne rzeczy nagle czynisz, które są ponad to, co byś nawet miał odwagę oczekiwać. Jedna z takich ciekawych rzeczy wydarzyła się, gdy się pobraliśmy. Działaliśmy na bazie daru wiary, bo Bóg przemówił do Frances w Miami i do mnie w Houston i powiedział nam dokładnie minutę, czas i miejsce, gdzie się pobierzemy, bo słyszeliśmy Boga. A raz na zawsze zapamiętaj, że słuchanie Boga to najważniejsza rzecz w działaniu darem wiary. Nastrój się na słuchanie Boga, a gdy On ci coś pokaże, to wyskocz, by to szybko zrobić, nie kwestionując, a Bóg zrobi to, co powiedział. A teraz mamy historię, którą uważam należałoby Frances powiedzieć o Jeffrey'm. To jest dynamit, a to o działaniu wiary, daru wiary. Chcę wam powiedzieć, aby każdy z was był czujny na tę specjalną chwilę, kiedy Bóg obdaruje was darem wiary. Przyznaję, że gdy nauczaliśmy o darach ducha, dokładnie omawialiśmy dar wiary. Ale jest jeszcze kilka małych dziedzin, które chciałabym poruszyć, opowiadając tę historię, ponieważ zależy mi, abyście otrzymali ten dar wiary. A Bóg w nadprzyrodzony sposób, niespodziewanie, nigdy nie zapowiadając, że to na przykład dzisiaj wyleje dar wiary na was. Albo gdy modlisz się o 33. osobę w kolejce do modlitwy, wyleje krople daru wiary. Chcę, abyście byli czujni i spodziewali się działania Bożego. Wiecie, lubię to, co jest powiedziane w Psalmie 42, 11 według Living Bible, które mówi: oczekujcie na działanie Boże. Tak wiele ludzi naprawdę nie oczekuje, że Bóg może ich użyć do czegokolwiek. Kiedy kładę ręce na chorych, nie spodziewam się, że cokolwiek się stanie. Kiedy ja kładę ręce na chorego, to oczekuję na Boże działanie. Spodziewam się cudu. Zdarzyło się to prawdopodobnie po raz pierwszy, że dar wiary stąpił na Charlesa i Frances Hunter i wierzę, prawdopodobnie w tym przypadku stąpił bardziej na Charlesa niż na mnie. Była tam para małżeńska, która miała małego chłopca, który urodził się z uszkodzeniem mózgu. On miał 4, może 5 lat, nigdy nie chodził, nigdy nie raczkował w całym swoim życiu. I oni także nigdy naprawdę nie wierzyli w uzdrowienie, dopóki nie dostali kopii książki pod tytułem Gdy Jezus przechodził, która to mówi o tym, jak Bóg ustanowił nas w usłudze cudotwórczej. Oni tam przeczytali o nadnaturalnych uzdrowieniach i potem zaczęli myśleć, jak to mogło się przydarzyć Jeffiemu. Tak więc wstali, bo wiedzieli, gdzie mamy zamiar być w Kentucky, a znajdowali się daleko stąd. Musieli wstać o 3 godzinie rano, wydoili wszystkie krowy, wzięli Jeffiego do samochodu, a przez całą drogę powtarzali: Jeffy, ty zostaniesz dzisiaj uzdrowiony. Jeffy, ty będziesz dzisiaj uzdrowiony. Będziesz dzisiaj uzdrowiony. I dlatego też lubię ludzi, którzy przyjeżdżają autobusami i tak dalej, ponieważ to buduje wiarę. Przez cały czas, kiedy jadą na nabożeństwo cudów, powtarzają: to jest dzień, w którym dokona się uzdrowienie. To jest dzień, w którym będziesz uzdrowiony. To jest dzień twego uzdrowienia. Jeffy był cały obłożony szynami. Nigdy nie chodził. Nigdy nie raczkował w swym całym życiu. I pamiętam, kiedy na nabożeństwie nastał czas włożenia rąk na Jeffiego, w tym czasie Bóg dał nam dar wiary. W tym właśnie momencie. I ja zawołałam Jeffiego, aby szybko podszedł do nas. Trzymałam go na swych kolanach. Powiedziałam: Jeffy, czy wierzysz, że Jezus może cię uzdrowić? A on powiedział: o tak, on to uczyni dzisiaj. On to dzisiaj uczyni. Mały Jeffy był tak pozytywnie nastawiony w swym małym serduszku. Skracając tę długą historię, włożyliśmy ręce na niego. Charles poprosił jego rodziców, aby byli łaskawi zdjąć wszystkie szyny, ale zanim zdążyli to zrobić, zostali powaleni przez ducha. A więc Charles zdjął szyny i postawił Jeffiego na nogi. Platforma znajdowała się o 3 schodki wyżej, a on powiedział do Jeffiego: biegnij w imieniu Jezusa. I to małe dziecko, które nigdy nie chodziło w całym swym życiu, przebiegło wzdłuż całe audytorium. A kiedy dobiegł do końca, powiedziałam: biegnij z powrotem, Jeffy. I Jeffy biegł i podskakiwał. Te jego nogi nie miały przecież siły w sobie. On podskakiwał całą drogę. On został całkowicie uzdrowiony przez moc Bożą, a w domu naszym znajdują się szyny, które nosił Jeffy.
On ich nigdy więcej nie potrzebował. To właśnie jest dar wiary. Chwała Bogu. Alleluja. Alleluja.